szkole zorganizowano zbiórkę makulatury. W tabeli przedstawiono ilość makulatury zebranej. Ilości makulatury zebrane przez klasy piąte. Oblicz, ile średnio kilogramów makulatury zebrały klasy piąte. I mamy tutaj klasę piątą A, piątą B i piątą C. Ponieważ pytanie jest o kilogramy, to sprawdźmy, czy wszystkie liczby są zapisane przy pomocy kilogramów. W piątej A 27 kg, w piątej B 1600 dekagram. To już trzeba zamienić na kilogramy. No i teraz zamieńmy 1600 dekagram. Ile to będzie kilogramów? Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że 1 kg ma 100 dekagram, więc dwa zera to dwie cyfry po przecinku muszą być. I przecinek wstawimy i teraz dwie ostatnie cyfry wskakują na koniec i szesnastka przed przecinek. Już mamy, że 1600 dekagram to 16 kg. Dobrze, mamy już tą liczbę zamienioną, czyli już wiemy, że piąta B zebrała 16 kg. A co się dzieje z klasą piątą C? A ona 11 tysięcy gram. Też należy zamienić na kilogramy. Ile to będzie kilogramów? Więc ponownie, musimy wiedzieć, że 1 kg ma 1000 gram. 1000 ma 3 zera, więc 3 cyfry po przecinku będą. Przecinek wstawiam i 3 ostatnie cyfry wskakują tutaj na koniec i przed przecinek wskakuje nam liczba 11. Więc co się okazuje, że piąta C zebrała 11 kg. I tutaj już sobie zapiszę, że piąta C ma 11 kg. No i teraz jak policzyć średnią arytmetyczną dla tych klas. Oczywiście należy dodać wszystkie kilogramy i podzielić przez 3. I ja to teraz pokażę. 27 dodać 16, bo to jest wszystko w kilogramach, i dodać 11. Ile to będzie? 20, 30, 40, 47, 53, 54. Mamy 54 całe. Tyle kilogramów zebrały wszystkie klasy, ale my mamy podać, ile średnio na klasę przypada. Więc 54, sumę tych liczb, podzielimy na ilość tych liczb. Ile tych liczb mamy? 3 liczby mamy, tak? Więc 54 podzielimy na 3 klasy. To będzie 18. Tak? I już mamy odpowiedź. Klasy piąte średnio zebrały po 18 kg makulatury. Dziękuję.